zdecydowałam, że podczas studiów chciałabym spróbować wszystko, przygotowywać jakieś wywiady, artykuły, coś pisać, pracować właśnie w telewizji. Dlatego pomyślałam, że to świetna okazja, żeby spróbować siebie. Dla mnie to była pierwsza redakcja, do jakiej w ogóle dołączyłam. I na pewno to był mój jeden z najlepszych wyborów w życiu, bo ta telewizja daje mi ogromne szczęście i przede wszystkim daje mi się rozwinąć. Poznałam tu wspaniałe osoby, z którymi mam nadzieję będę utrzymywała kontakt jeszcze bardzo długo, które wiele wniosły do mojego życia, które nadal mi pomagają. No i przede wszystkim możemy uczyć się na swoich błędach, nikt nas nie nakrzyczy, tylko po prostu spokojnie wytłumaczy nam, co jest nie tak, pomoże nam, da wskazówki i przede wszystkim, co chyba najważniejsze dla studenta, tutaj jest świetna zabawa. To kocham telewizję akademicką. Dla mnie największym pozytywem tego miejsca jest to, że wygląda to trochę jak piaskownica. To znaczy przychodzimy tutaj, jest mnóstwo zabawek i możemy robić różne ciekawe rzeczy i po prostu się bawić, spędzać czas na zabawie. Tutaj można się nauczyć wszystkiego, tylko trzeba chcieć. Bo to nie jest tak, że ludzie przychodzą i my przelejemy na nich tą wiedzę, ale muszą się aktywizować, muszą próbować, muszą chcieć, muszą działać. Podczas tegorocznego naboru przyszło do nas bardzo wiele osób z takimi konkretnymi umiejętnościami, co nas bardzo cieszy. Na pewno wzbogacą nasz zespół. To, co jest warte podkreślenia, to to, że współpracownicy telewizji akademickiej UMCS bardzo łatwo odnajdują się później na rynku medialnym. Już mamy wiele przykładów. Nasi państwo, którzy z nami współpracowali, pracują w innych redakcjach, w innych mediach. Taka jest kolej rzeczy, bo my tutaj kształcimy, uczymy, oni potem idą dalej w świat. Ale to też jest bardzo ważne, że nawiązują tutaj nowe przyjaźnie, bo przede wszystkim jest to praca w zespole, w bardzo fajnym zespole, co zawsze podkreślam. Tutaj nie ma gwiazd, wszyscy są równie ważni w zespole i mamy nadzieję, że Państwo się tego nauczą. Do telewizji akademickiej TV UMCS warto dołączyć, ponieważ można tutaj rozwijać swoje pasje, można się nauczyć wielu różnych rzeczy, można zostać reporterem, prezenterem, dziennikarzem, wydawcą, można nauczyć się montażu, można nauczyć się sztuki operatorskiej, zostać kierownikiem produkcji, więc właściwie to jest taka zabawa w takie dorosłe dziennikarstwo, w dorosłe media. I myślę, że to jest w ogóle świetnie, że w takim miejscu jak Chatka Żaka właściwie jest całe takie zaplecze, które pozwala na realizację profesjonalnych programów telewizyjnych, internetowych, filmów i właściwie każdej innej formy medialnej.